Skąd ta idea tolerancji jest przeformułowana w stosunku do tego, czym była tradycyjna? Tradycyjna idea tolerancji oznacza znoszenie czegoś, dopuszczanie czegoś, z czym my się nie zgadzamy, czego nie akceptujemy. Uznawanie, że również takie zjawiska, takie postawy, takie opinie mają prawo istnieć. W żadnym wypadku nie oznacza, że mamy obowiązek traktować je jako tożsame z naszymi. Współczesny rodzaj, ponieważ narzucona ten wariant tolerancji, który nakazuje nam traktować je na równi z tymi, które akceptujemy, z tym ładem, który akceptujemy, jest gwałtem wobec tej naszej tradycyjnej kultury. Kultura, która zawsze jest i musi być uporządkowana hierarchicznie, zawsze jest zorientowana wokół jakichś celów, nakierowana na określone cele i stanowi ład. Domaganie się, abyśmy traktowali w sposób identyczny poglądy, z którymi się zgadzamy, jest głęboką interwencją w ten ład tradycyjnej kultury, który wyznajemy, który akceptujemy. Jeśli mówimy o konsekwencjach, jeśli mówimy o pewnym wyobrażeniu rzeczywistości, który stoi za tymi dwoma projektami, tak umownie i modelowo to opisuje, czyli tym projektem rewolucji kulturowej, który usiłuje się dokonać poprzez poprawność polityczną, to jest instrument poprawności politycznej, a tą tradycyjną kulturą, to tak, tradycyjnej kultury mamy system, złożony system, który polega na adaptacji do rzeczywistości. No i patrzą na próbę narzucenia jednej określonej formy ludzkiego poziomu. Oczywiście, jeśli ja mówię o tym wszystkim, to nie znaczy to, że wszyscy, którzy akceptują zasady prawności politycznej, wszyscy, którzy występują na jej rzecz, są świadomi tych konsekwencji, w żadnym wypadku. Oni tylko funkcjonują w pewnej atmosferze stworzonej, w pewnym nurcie kulturowym, czy też nurcie kontrkulturowym stworzonym, dominującym w tej chwili, stworzonym w Europie w połowie XX wieku, dominującym dzisiaj, który ma ogromną, na sobą ogromną przewagę w tym momencie, zwłaszcza w Europie, i staje się całym takim specyficznym przemysłem wymuszania przemian. Wielokrotnie oczywiście ludzie, którzy realizują te postulaty prawności politycznej, domagają się realizowania, mają po prostu wrażenie, że działają na rzecz takich bardzo humanitarnych przesłanek. I oczywiście na rzecz humanitarnych idei, które po prostu karczują nietolerancję, domagają się pomocy dla grup słabszych, domagają się traktowania właściwego, nieupokarzania ludzi odmiennych. Tylko że bez względu na to, czy zdają sobie sprawę z tej całej konsekwencji, z całościowego tego projektu, który w tym stoi, czy nie, no to jednak oni w tym uczestniczą. Bardzo charakterystyczne jest, już wspomniałem sam w początku tej definicji, że to jest występowanie na rzecz w imię obrony godności określonej grupy, mniejszości. To też jest odmienne podejście do społeczeństwa. Niknie w nim koncepcja zbiorowości, chociaż wspólnoty zorganizowanej wokół dobra wspólnego, a pojawia się taki agregat mniejszości, grup, które są osobne, które walczą o swój interes i są z sobą skonfliktowane. Otóż te grupy są wyznaczane dość arbitralnie, płciowo, seksualnie, to są grupy również kulturowe, to są ci, którzy przybysze, ci słabsi, którzy pojawiają się, te mniejszości, które pojawiają się, w imię których należy przeformułować imię tolerancji, bez których należy przeformułować naszą istniejącą kulturę, która funkcjonuje. Otóż to akcentowanie tych mniejszości, akcentowanie prowadzi do rozsadzenia tego tradycyjnego porządku. Zresztą opiera się na pewnym bardzo charakterystycznym wyobrażeniu, takiej charakterystycznej antropologii, gdzie człowiek ma być wyemancypowany z pewnej wspólnoty. Jednocześnie akcentuje się, ponieważ na człowieku nie istnieje
samoistnie, ponieważ samotny, że zacytuję klasyka, może być tylko Bóg albo zwierzę. Tego człowieka postrzega się jako skrajnie zdeterminowanego przez swoją przynależność do tej określonej grupy, którą się arbitralnie wyznacza, na przykład grupę seksualną. Tworzy to swoistą dialektykę. Opisał ją na przykładzie grup homoseksualnych, to jest bardzo dobre, to jest bardzo dobry przykład tej dialektyki. Otóż, gdybyśmy przyglądali się działaniom grup walczących z nietolerancją wobec homoseksualizmu jeszcze w połowie XX wieku, kiedy to homoseksualizm był po prostu penalizowany w wielu krajach Europy, w Anglii do 70 roku, pewnie nie mniej więcej. Otóż oni mówili tyle, jesteśmy tacy jak wy, a nasze sprawy seksualne są naszą prywatną rzeczą, naszą prywatną sferą, która nie powinna stać się obiektem zainteresowania publicznego. A więc nie możecie interweniować, nie możecie zajmować się tymi sprawami, bo one nie należą do sfery publicznej, tylko do sfery prywatnej. Czy mamy do czynienia dzisiaj? To pewnie z odwróceniem tej perspektywy. Mamy do czynienia z domaganiem się, aby ludzi, którzy są homoseksualni, przede wszystkim traktować jako homoseksualistów. Jakoby ten wymiar ich istnienia jak determinować bez reszty. Co więcej, oznacza to domaganie się, aby za tym postępował swoisty system opieki nad tą grupą i domaganie się, aby traktowanie, aby taki porządek, taki wybór seksualności był traktowany jako równorzędny w imię tej tolerancji, o której już mówiłem. To jest oczywiście to domaganie się finalnie jest aktem przemocy wobec tej tradycyjnej kultury, która jest zorganizowana wobec zupełnie innych wzorców, gdzie rodzina jest pewnym związkiem wpisanym w długie trwanie, wpisanym w to, że jest nastawiona na rodzenie, wychowanie dzieci, przekazywanie następnych, a więc jest takim ogniwem łączącym pokolenia i nie jest tylko połączona synchroniczna, nie jest wyłącznie osadzona w tu i teraz, ale również w głębszym porządku czasowym. To rozbija takie domaganie się równorzędnego wykonania homoseksualizmu i odrzucenia prymatu właśnie tradycyjnej rodziny, rozsadza ten tradycyjny model kultury, a więc jest przemocą wobec niej. Oczywiście co więcej, przemocą, którą musi się narzucić poprzez normy prawne, gdzie nie można prowadzić polemiki z tego typu domagania, tego typu roszczeniami, jakie pewne grupy gejowskie wysuwają pod zagrożeniem, pod groźbą oskarżenia o homofobię. Poprawność polityczna, o ile mnie pani się nie myli, dorosła w Stanach Zjednoczonych. Proszę, w Stanach Zjednoczonych w kontekście konfrontacji rasowych, które rzeczywiście były niezwykle ostrym konfliktem, realnie istniejącym w Stanach Zjednoczonych, gdzie przecież jeszcze w latach 60. istniało zróżnicowanie prawne w niektórych stanach ze względu na rasę. Można powiedzieć, że więc wyrosło z absolutnie słusznych przesłanek, z obrony ludzi, którzy byli degradowani ze względów rasowych czy jakichkolwiek innych. Tylko że można powiedzieć, że komunizm wyrósł z obserwacji takich pierwotnych zjawisk, też krzywdy społecznej, poniżenia pewnych grup społecznych, upośledzenia robotników. Natomiast w momencie, kiedy stał się pewnym całościowym projektem społecznym, zmienił zasadniczo swój kształt i swą naturę. I to samo można powiedzieć o poprawności politycznej. Dziś jest ona pewnym fundamentalnym projektem przemiany naszej rzeczywistości drogą prawną, narzucenia nam nowych norm, nowych obyczajów poprzez przemoc prawną, rygorystycznie regulacji naszej rzeczywistości,
i zasadniczej tak rewolucyjnej zmiany kulturowej. Musimy sobie z tego zdać sprawę, jeżeli obcujemy z tym projektem, ponieważ on się nam objawia partykularnie, cząstkowo, w rozmaitych elementach, ale w całości jest właśnie ma taki charakter, który jest dość, właściwie to sformułowałem, jest rewolucyjnym projektem współczesnym zmiany ludzkiej kulturowej rzeczywistości. Dziękuję. Jakby pan troszeczkę tak jaśniej wytłumaczyć te różnice, czy te relacje pomiędzy normatywnością poprawności politycznej a arbitralnością. Bo ta normatywność zakłada jakiś model społeczeństwa, który już ma być przetworzony poprzez poprawność. Wydaje mi się, że takiego modelu nie ma. Czy to jest takie mgliste jakieś to społeczeństwo ma być? Tak naprawdę nie wiadomo, jakie ono ma być. Dosyć specyficznie rozumie się tutaj tolerancję, rozszerza się zakres różnych pojęć, a normatywność zakłada dosyć takie określone, racjonalne kroki. I wydaje mi się, jest jakaś niespójność pomiędzy arbitralnością, bo też pan powiedział, że mamy tu do czynienia z arbitralną decyzją. Jak się ma ta normatywność poprawności do arbitralności? Otóż we wszystkich ideologicznych projektach, takich rewolucyjnych, mieliśmy do czynienia z pewnym arbitralnym porządkowaniem świata, pewnym zespołem, również normatywnym. Natomiast ten projekt ostateczny nigdy nie był sformułowany naprawdę dokładnie, ponieważ to byłoby co najmniej trudne tutaj w fitiskusinie Marksa na temat tego raju, który nastąpi w momencie, kiedy proletariat zdobędzie władzę. Możemy czytać bardzo niewiele, co jakiś czas przeczytamy, że wtedy ludzie będą mogli sobie na zmiany, jak będą chcieli chodzić na ryby, pisać sonety i do pracy w fabryce, a to wszystko będzie niewyalinowane oczywiście, ale bardziej precyzyjnych tych opisów nie mamy. No mamy prawie falanastery Fourier, ale powiedzmy, że to jest takie dziwactwo. Otóż współcześnie mamy bardzo precyzyjne, normatywne, rozmaite rozwiązania prawne, narzucane tam. Na przykład zakaz przemocy wobec dzieci w rodzinie. Proszę zwrócić uwagę, to jest rozszerzenie prawa, które istnieje. Normalnego prawa, które istnieje, jakiekolwiek akty naruszające normę społeczną, akty przemocy wobec dzieci, mogą być akceptowane w pewności. Natomiast w momencie, kiedy pojawia się norma, że nie wolno używać żadnej przemocy wobec dzieci, to zmienia charakter rodziny, ponieważ wprowadza arbitra zewnętrznego, który ma prawo ocenić, czy coś jest już przemocą, czy nie jest. Jeżeli mamy do czynienia z rozbudowaniem prawa, proszę zwrócić uwagę, że jest według normalnych, klasycznych, według klasycznego kodeksu, który mieliśmy we wszystkich krajach zachodnich, można było pociągnąć do odpowiedzialności człowieka, który ubliża godności innego człowieka. A teraz wprowadza się nowe zapisy. W Polsce bardzo charakterystycznie funkcjonują pod angielskimi nazwami. Molestnik, mobbing. To jest pani rozbudowuje z jednej strony właśnie arbitralnie i normatywnie również interwencję państwa wewnątrz relacji w pracy między pracodawcą a pracownikiem, ale i z drugiej strony jest oczywiście tą listę, ponieważ jest to tylko mit, że my jesteśmy w stanie normą prawną ująć całą złożoną rzeczywistość. I to jest ta utopia, powoduje to mnożenie prawa. Przecież cały czas obcujemy z taką inflacją prawa, z mnożeniem tego, bo cały czas się wydaje tym, którzy chcą uporządkować tu i teraz naszą rzeczywistość, że są w stanie zbudować taką sieć prawną, która już całe zło ludzkie wychwyci. To jest oczywiście nieporozumienie. To prowokuje rozmaite zupełnie nieprzewidywalne konsekwencje, a jednocześnie odbiera na wolność. Nie prawo, zgodnie właśnie z tym tradycyjnym ujęciem, to jest zupełnie inne podejście do prawa. Nie służy do tego, żeby aplikować nam dobro rzeczywistości, tylko żeby tworzyć ramy dla naszej wolności. Oczywiście ja bym teraz długo to rozbudowywać, ale mam nadzieję, że odpowiedziałem w miarę na pana pytanie. W związku z tym mam pytanie.
Niech Pan się odniesie do próby wprowadzenia normy albo poświadczenia normy, czy zarejestrowania jako normy prawnej tak zwanego zakazu podałowania. Nie rozumiem. Znaku zakaz pedałowania, który pewna organizacja wniosła do sądu i oczywiście z nadzieją, że zostanie zarejestrowany. Rozumiem, że Pan słyszał o tym. No Pani, to nie specjalnie mnie to, szczerze powiedziawszy, takie sprawy aż tak detalicznie interesuje. Nie wiem, czy ktoś wniósł o to, żeby uzyskać licencję na ten... Tak. Powiem szczerze, że wydaje mi się jakieś absurdalne, jak ktoś wynosi, powiem w naszym absurdalnym systemie prawnym, mam wrażenie, że wszystko można już w tej chwili... jak ja mam się od tego odnieść? Ponieważ Pan tutaj mówi właśnie o normatywności, poprawności politycznej rozumianej jako projekt lewicowy. A ja podaję przykład również dążeń tego rodzaju z drugiej strony sceny politycznej. To nie jest to samo zupełnie. To ktoś wykorzystuje to, że istnieje coś takiego jak prawo autorskie, wymyśla sobie jakiś znak i chce uzyskać do niego prawa. No takie mamy normy prawne. Można się znak podobać albo nie podobać. No ale co to ma za... Jakie to w ogóle ma, że tak powiem, szersze znaczenie? Tego ja nie jestem w stanie pojąć. Ja rozumiem, że zgodnie z normami poprawności politycznej taki znak powinien być w ogóle zakazany. Taka forma w ogóle powinna być zakazana. Zwolennik poprawności politycznej powiedziałby, że nie wolno pod karą groźby, pod karą penalną używać sformułowania takiego jak pedał, jak pedałowanie. No pedałowanie to jest dwuznaczne, ponieważ znaczy różne rzeczy w pedoterze. No ale w każdym razie na pogardliwe określenie to inne. A ja mogę powiedzieć tak. Uważam, że w publicznym języku używanie tego typu sformułowań jest karygodne zupełnie. Natomiast jestem absolutnym przeciwnikiem penalizowania czegoś takiego i zapisywania tego do normy prawnej. I o tym chciałem powiedzieć. To czym zupełnie innym jest dobry obyczaj, kultura, a czymś innym jest zastępowanie kultury, dobrego obyczaju, etyki przez prawo. I to czymś bardzo niebezpieczne. Bo że de facto prowadzi, znaczy niszczy te dużo głębsze fundamenty kultury, które pozwalają nam funkcjonować, a zamiast nich tworzy takie atrapy prawne, które na co więcej skuteczne być nie mogą, zresztą może na szczęście. Mogę? Dzień dobry, Paweł Kuliński. Ja mam takie pytanie, bo ta poprawność polityczna pojawia się tutaj w takiej kwestii aberracji. To w zasadzie pytanie geograficzne do pana redaktora. No bo zakładając, że lata 70. i 80., w których pan walczył, no to też była taka aberracja. Też walczyliście o zmiany, których w zasadzie większość pewnie na początku nie popierała. Kiedy, jak to się dzieje, że rewolucjonista staje się konserwatystą? Gdyby pan zechciał powiedzieć na poziomie takiej geograficznej refleksji, to strasznie mi się tak z punktu poznawczego też naukowego, bo takie biografie rewolucjonistów bardzo mnie interesują. W jaki sposób uważam pana za człowieka, który może powiedzieć, parł się rewolucją? Jak to się sprawia, że nagle rewolucjonista zostaje konserwatystą? No, znam kilka przykładów, a jak to była? Ja nie sądzę, że moja biografia była wystarczająco interesująca, żeby państwo głowy zawracać. Natomiast powiem tyle, że jeżeli ktoś, że system komunistyczny był absolutnie odrzucony przez większość Polaków, dużo bardziej w czasie jego trwania niż dziś. Wtedy to świadomość, że jest obcy system, że są oni, że jest narzucony, był nie tylko wśród ogółu, ale wśród członków partii, którzy tłumaczyli, że oni tylko dlatego tam są, że jak oni nie będą, to będą gorsi od nich, a w ogóle to jeszcze muszą żyć. I trzeba było się tłumaczyć poza tym zupełnie wyjątkowymi apelacyjnymi środowiskami. Więc jest to nieporozumienie. Ja akurat byłem w głównym nurcie wówczas, to jest pierwsza uwaga. Natomiast nie za bardzo rozumiem, dlaczego tutaj te dwie rzeczy schodzą z sobą w kolizję. Co więcej, chciałem powiedzieć, że de facto komunizm był, nawet PRL-owski, był próbą dokładnie przecież przemodelowania społeczeństwa polskiego.
Był próbą w ogromnej mierze zmian jego obyczajów, wykorzenienia jego z religijności itd., itd. Więc akurat tutaj jestem dokładnie, chociaż to jest najmniej ważne, po dokładnie po tej samej stronie. Krzysztof Rubacha, z WLK. Chciałbym nawiązać do tego głosu pani profesor Zamojskiej, a potem jeszcze drugą kwestię poruszyć. Znaczy ja ten głos trochę inaczej odebrałem. Mianowicie to był taki argument dyskutujący z pańskimi argumentami, ponieważ w pewnym momencie pan powiedział, że czy poprawność polityczna, jako wprowadzana poprzez prawo i też dysponująca w tej sytuacji sankcjami prawnymi, tworzy nową normatywę kulturową. Tak? Otóż ona chciała pokazać, że ten znak wprowadzony przez prawo, co pan zresztą potwierdził, nie stworzył żadnej normatywności kulturowej. Znaczy normatywność kulturowa jest procesem takim ewolucyjnym. W pańskich założeniach to jest tak, że jeżeli coś wprowadzimy poprzez prawo, to ono zaingeruje w kulturę i stworzy nową normę. I pan redaktor sam odpowiedział, no nie, no przecież nie ma takiej normy, prawda, jak ten zakaz pedałowania. To był taki chyba dyskusyjny argument w związku z państwa wcześniejszą wypowiedzią. I też chciałem zapytać pana redaktora, czy poprosić, żeby pan bliżej pokazał tę wizję, że no, poprawność polityczna dotyczy mniejszości, ma chronić ich prawa, to też pan powiedział. Później pan pokazał taki projekt, że ta poprawność polityczna może od środka rozsadzić i przeformułować dominującą współczesną kulturę. No, wydaje mi się, że mniejszościowe ruchy tego typu nie mogą po prostu rozsadzić współczesnej kultury. I też podejrzewam, że grupy, które są beneficjentami poprawności politycznej, one niekoniecznie chcą wstawić klin w kulturę i ją przeformułować, i to przecież nie jest możliwe. One być może chcą po prostu zaistnieć w tej kulturze na równych prawach, tak żeby właśnie na przykład o tej homoseksualności się nie mówiło. Proszę zobaczyć, że posłowie no, na tym ostatnim posiedzeniu Sejmu, czy przedostatnią taką samą śmiechu potraktowali jakąś niezręczność językową pana Biedronia. On nie mówił o swojej seksualności, o swojej orientacji. To oni zareagowali w taki sposób. Być może właśnie jest tak, że ci, którzy się upominają o równość, chcą po prostu przestać być wyodrębniani na zewnątrz jako jacyś, jako nie wiem, niepełnosprawni, homoseksualni, czy młodzi, starzy. Może byśmy... Pan mówi, że nie chcą być wyodrębniani, a przecież chcą być wyodrębniani. A przecież dokładnie działają w innym kierunku. Ja pokazałem tą dialektykę, starałem się pokazać, to oczywiście mało czasu i może nie zawsze to precyzyjnie mówiłem, natomiast właśnie chciałem pokazać tą dialektykę. Przecież oni domagają się specjalnych praw jako homoseksualiści. Właśnie, pan Biedroń znalazł się w Sejmie, przecież nie z powodu swoich niezwykłych kompetencji. Nie dlatego trafił na listę ruchu pani Torta. Tak jak pani Grodzka. Nie z tego powodu, tylko z tego powodu, że jedna jest transseksualistką, a on jest działaczem homoseksualnym. Oni jako tacy trafili. A więc to jest taka sytuacja, że mniejszość wydaje się na pierwszy taki rzut oka, mniejszość jest zawsze w sytuacji gorszej, oprymowanej. Powinniśmy szczególnie zwrócić uwagę na jej prawa. I w pewnych szczególnych, być może tradycyjnych społeczeństwach, jak rzeczywiście jest, w tej chwili zupełnie inaczej. Chyba też, że rewolucje zawsze przeprowadzają mniejszości i to one dominują. I tak jest. To jest typ myślenia, który bardzo mocno został sformułowany w tym późniejszym marksizmie, na który przez Antoniego Gramsciego. Wtedy mówił wprost, że trzeba przeprowadzić marsz przez instytucje, żeby zmienić kulturę, ponieważ naprawdę rewolucji, ci, którzy są ten ogół, który jest zdeterminowany przez swoją kulturę, zwłaszcza religię, nie jest w stanie przeprowadzić, więc trzeba zasadniczo tą kulturę zmienić. Przejmując instytucje i zmieniając ich charakter, a więc zmieniając charakter tych kultur. I w ten sposób powiem, mówię jeszcze raz, chodzi o to, że w tej chwili, ja mówię jeszcze raz, nie widzę powodu, żeby homoseksualista miał być traktowany jak przede wszystkim jako homoseksualista. Ale w tych ruchach gejowskich, to się mówi, przede wszystkim musi o kulturze homoseksualnej, takim specyficznym istnieniu ludzkim. Jak te wybory seksualne zaczynały determinować i tworzyć specyficzną grupę
naturę ludzką, która ma być niemal kwotowo obecna gdzieś tam. Proszę zwrócić uwagę, że to nie jawem święte domagania się, prawda? I tą specyficzną kulturę gejowską, kulturę queer i tak te wszystkie inne, prawda, cudowności. I to przesuwa się dalej do tej, zacząłem od końca, żeby było mi wygodniej, dlatego że to, co Pan mówi właśnie o tym, o tej różnicy pomiędzy tym projektem prawnym przeformułowanym. Czyli ja nie mówię, że to się już udało, że to jest proces. To jest proces, to się zmian norm prawnych są pewne procesy. Jeżeli patrzymy, przyglądamy się Europejskiej Karcie Praw Podstawowych, której na szczęście żeśmy nie podpisali, a to nie tylko prokuratywa, to mógł Pan dać ileś przykładów, że to jest podstawa zasadniczej zmiany relacji kulturowych, rodzinnych i tak dalej, i tak dalej. Gdzie są napisane prawa dzieci. W bardzo specyficzny sposób, dodatkowo także no, w miarę ich dojrzałości. To będzie określał dojrzałość. Oczywiście musi być zewnętrzny arbiter, który będzie interweniował w życie rodzinne między rodziców a dzieci. Opisuje pewien proces, który jednak ma już miejsce. To jednak już ma miejsce. Już ludzie, którzy na przykład, proszę zwrócić uwagę na przykład o Kobutilion, wysunięty przez Włochów do, jako komisarz, znaczy jako jeden z komisarzy do Komisji Europejskiej, został odrzucony głównie z tego powodu, że stwierdził, że on zgadza się na pytania właśnie takie bardzo dziennikarze, bardzo określone, już nie stanowi dzień co pytać, stwierdził, że on w sprawach homoseksualizmu zgadza się z nauką Kościoła, ale jako urzędnik europejski będzie się trzymał norm prawnych europejskich. I z tego powodu, z swoim poglądu, z tego powodu jest katolikiem de facto, ponieważ każdy katolik powinien zgadzać się z normami kościelnymi jednak w tego typu sprawach, został odrzucony. A więc widzimy już no, was daleko idące konsekwencje pewnego procesu. Mówię jeszcze raz, to jest proces. Przepraszam, ale to się za długo ja mówię i tutaj także przepraszam.